Hejeczka moi kochani, to jest odcinek specjalny na Dzień Dziecka, czyli mój dzień i wasz dzień. Bo każdy z nas powinien mieć w sobie dziecko, nie dajcie się stłamsić. Nie wierzę, że to robię. W 24 godziny będę miała 100 dzieci. Właśnie wybiła 18, więc do 18 następnego dnia mam czas. Ta simka to mam być ja, starałam się zrobić w miarę podobną, sami ocencie czy mi wyszło. Dom kupimy w miasteczku z dodatku Razem Raźniej. Tu jest rezydencja przy parku, a ta rezydencja... Tu jest, widzicie to, to jest jakiś plac zabaw czy coś. Będziemy tam nasze dzieci odsyłać, więc ten domek wygrywa. Matko bosko, zaczynam. Ale bardzo ładnie uroczy ten domek. Zasady są dosyć trudne, moi kochani. Pierwsza zasada. Codziennie musimy rodzić jedno dziecko. Specjalnie ustawiłam, że ciąża trwa tylko jeden dzień, żeby codziennie rodzić dziecko. Ustawiłam limit rodziny 100, więc słuchajcie, możliwe nawet, że będziemy w pewnym momencie mieszkali w bardzo dużo simów w jednym domu. Życie simów też jest ustawione na krótkie, bo w innym wypadku byśmy mogli... totalnie nie zdążyć, albo nawet do połowy nie dojść. Ja nie mogę mieć chłopaka, ani wyjść za mąż. Domek jest bardzo mały, ale jest fajny. Ale wiecie co, ja tak myślę, że przydałoby się jakieś niewielkie odświeżenie. Od razu lepiej. Odświeżyłam też sypialnię, jest teraz bardziej fioletowa, salon jest bardziej niebieski. W ogóle odkryłam, że u góry są pomieszczenia. Ja nie wiem, jak ja tego nie zauważyłam. Czas iść na polowanie i znaleźć... Ej, widzę jakiegoś chłopa. To jest Mortimer Ćwir. On jest przystojny i bogaty. Ja myślę, że on totalnie może zostać naszym pierwszym tatusiem. I nie możemy zrobić dwóch dzieci z tym samym partnerem, a poza tym on wygląda na mocno nieszczęśliwego i ja myślę, że jestem tą osobą, która go totalnie uszczęśliwi. Przyszli sąsiedzi w odwiedziny. Robię to, moi kochani widzowie. Flirtujemy po raz pierwszy. Oni tu niby książki czytają, że ona się niby interesuje książkami. Pierwsze flirty się udały, ale musiałam ich zagonić do sypialni, żeby byli na osobności, ponieważ ciągle... Goście nas zagadywali i przez to nie mogliśmy nic romantycznego zrobić, a tutaj zobaczycie, że się rozkręca. Kochani, jeżeli nam się uda, to właśnie tutaj tworzy się nasze pierwsze dziecko w 100 dzieci challenge w 24 godziny. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście, to zostawcie dla mnie łapki w górę. Nie, no chłop jest zakochany, widzę. Ja od razu oczywiście zrobię test ciążowy. Udało się? Udało się, słuchajcie, jesteśmy w ciąży. I ta ciąża będzie trwała jeden dzień, jak wspominałam, dlatego już jest taki wielki brzuch. Czy on właśnie płacze w łóżku? Tak, on poszedł do łóżka na górze i się popłakał. Najgorsza reakcja po Barabara w Simsach ever. Jestem w ciąży. On nie chce mieć dziecka, o nie. Brzmi cudownie, ale na obecnym etapie zrobienie tego nie będzie dla mnie komfortowe. Za późno. Mamy 260 simolonów na koncie i nie wiem, jak będziemy zarabiali. Czy to bezdomny, czy jakiś raper? Nie, kochani, to nasz drugi tatuś. Pija poszła już spać. Złamana. Okazało się, że ten chłop woli chłopaków. Dzwoni do nas nieznany numer. Czołem, to ja, twój kumpel, Kale. Słuchaj, chcę cię odwiedzić i odsapnąć ciebie parę dni jak ze starych dobrych czasów. Prawda, że to świetny pomysł? Jasne, czemu nie? Będzie naszym kolejnym tatusiem. Może nie od razu drugim, ale na przykład może być trzecim, kochani. Kale jest bardzo przystojny. On jest bosko przystojny. Jest po prostu idealny. Zaczął się poród. Właśnie w tym momencie zaczął się poród. To jedźmy teraz urodzić nasze pierwsze dziecko w szpitalu. O mój Boże, jaki lekarz fajny. Ej, jaki napakowany. Sami przystojniacy teraz są. Czy zechce mnie doktor zbadać, jak moje dziecko kopie. Mamy kolejnego kandydata na tatusia. Zostanie zwolniony za podrywanie pacjentek. Gość, z którym flirtowaliśmy, odbiera nasz poród. To jest dobre. Dobra, urodziło się coś. Gratulacje, to dziewczynka. Zapytałam, kochani, na moim Instagramie, jak dać na imię tej dziewczynce. I dostałam pierwszą propozycję od Marcepanki. Dziękuję ci, kochana. I będzie to Wandzia. Dam jej numerek 1 przy imieniu, żeby wiedzieć, które to jest dziecko, żeby się nie pomylić, bo ma ich być aż 100. Drodzy widzowie, poznajcie Wandzie, naszą pierwszą córeczkę. Wandzia jest prześliczna, będzie spała na razie w swoim pokoiku, a my musimy już robić drugie dziecko. Ten gość tak w ogóle ma na imię Luka. I okazało się, że jest drugim tatusiem. Kazała mi zrobić dwa Barabara z rzędu. Mam nadzieję, że będą z tego bliźniaki. Jest! Dobrze, że ona zaciążyła, bo on już sobie poszedł do domu, zwiał po wszystkim. Cieszę się, że poruszasz ten temat. Pija, myślę o tym samym, pomyślę o tym trochę i dam znać. Czyli ty nie wiesz, czy chcesz mieć dziecko. Ja pytam go, czy się cieszy, że ma dziecko ze mną, a on pomyśle. Ej, tak sobie pomyślałam, że Kale tutaj siedzi totalnie za darmo, ale możemy w pewien jeden prosty sposób, wiecie, że ja jestem super mądra i doświadczona w Simsach, zmusić tych tatusiów, żeby nam pomagali i żeby na siebie zarabiali. I otworzymy małe studio plastyczne u nas w domu. Założymy sobie klub. Zaprosiliśmy sobie dwóch naszych tatusiów i Kale'a, a jedynymi zajęciami klubowymi będzie malowanie i sprzątanie. Rozpoczęłam właśnie spotkanie klubowe i wbili nam do środka i teraz mam tylko 3 sztalugi, więc będą malować, ale Pija jest mega zmęczona, wiecie, urodziła dziecko, zaszła w kolejną ciążę, więc ja ją wysyłam spać. Patrz, Mortimer, to jest twoja córka. Super, mu pokazuje, że w ogóle nie widać twarzy, nie? Jaka śliczna! Piękny ziemniak urodziłam, zobacz, jaki ziemniak. Boże, zaraz się popłacze. On jest załamany. Patrzcie na jego usta. Usta mu normalnie drżą.
myślałam, że będzie nam trudno znaleźć tatusiów, ale oni sami się do nas pchają. O rany, masz tu niezły bałagan. Dzięki, mordo! My mamy 3 kolejne obrazy do sprzedania. Mam wątpliwości co do talentu naszych tatusiów. Ej, ty jesteś naprawdę creepy koleś. Ona sobie śpi, a ty siedzisz i patrzysz, jak ona śpi. Jak panikują! Jakie śmiesznie! O, rzeczywiście to chłopiec. Hot Mrówka zaproponowała imię Gustaw. A skoro już mowa o Instagramie, to tak jak wspomniałam, mam dla was do rozdania Razem Raźniej z Instant Gaming, gdzie możecie kupić wszystkie dodatki do Simsów w fajnych cenach. Macie linka w opisie. Wystarczy, że skomentujecie moje ostatnie zdjęcie byle jakim komentarzem i spośród wszystkich wylosuję jedną osobę, której kupię Razem Raźniej. A wyniki będą w poniedziałkowym filmie 100 dzieci challenge. A więc to jest Gustaw, a my musimy robić kolejne dziecko. Starają się o dziecko teraz. Czemu on się myje w ciuchach? Dlaczego on się myje w ciuchach po Barabara? Ona sobie zrobiła test ciążowy i okazało się, że nie jest w ciąży. Ej, czekajcie, zanim pójdziesz do dziecka, to ty musisz jeszcze raz się postarać z nim o kolejne dziecko. Nie idź tam. A nie, jest w ciąży nagle. A po jakim czasie? Jezu, jaki zapłon spóźniony. A już jutro ma urodziny Gustaw. I moi kochani, nie powiedziałam wam jeszcze jednej istotnej zasady. A co się stanie, jeśli któryś z dzieci zabierze nam opiekę społeczną albo umrze z jakiegoś powodu? Wtedy przegrywamy. Postanowiłam, że to wyzwanie będzie dodatkowo troszeczkę trudniejsze. Po pierwsze, nie będziemy żadnego dziecka wyprowadzali z naszego domu. Wszystkie dzieci będą mieszkały razem z nami. Gramy i rodzimy dzieci tak długo, dopóki żadnego z nich nie stracimy i dopóki Pia z jakiegoś powodu nie umrze. Więc obstawiajcie w komentarzach, czy nam się uda, czy nie. Myślę, że oczywiście, że nam się uda, a jeżeli ktoś myśli, że nam się nie uda, to na którym dziecku nam się ma niby nie udać? O Jezu, ktoś namalował mojego starego! Gustaw właśnie dorasta. Właśnie rozpoczął się kolejny poród. Szybko sprzedaje obrazy, które namalowali przez noc, kiedy ja sobie smacznie spałam. Każe jej urodzić dziecko w szpitalu. On tak się przejął, że już wbiegł w ścianę. Chłopiec. Dziewczynka! Jakim cudem mamy nagle czwórkę dzieci? A więc to jest Kaylee Junior i to jest Mania. Ona też ma oczy po tatusiu. No dobra, zrobiło nam się troszeczkę ciasno, więc postanowiłam teraz ulepszyć nasz domek za zarobione pieniądze z malowania obrazów przez naszych tatusiów. Zainwestowałam w nasz dom i w naszą przyszłość. Zobaczcie teraz, jakie remonty poczyniłam. Oto jest pokój dla małych dzieci, dla niemowlaków. Czy to pierwszy pocałunek z przystojnym panem lekarzem pośród naszych śmierdzących pieluch i płaczących dzieci? Owszem. Krąg życia nie może się zatrzymać, nawet jeżeli Kale siedzi sobie dosłownie obok. Standardowo od razu sprawdzam. Jest w ciąży. Jest, trzeba mu koniecznie powiedzieć. Nie jest zadowolony. Jezu, to za dużo. One wszystkie płaczą teraz. Ja nie mogę. One wszystkie potrzebują. A jestem taka niewyspana. Głodna, niewyspana, zaniedbana. Nawet nóg nie ma czasu ogolić. Plus ma jakąś przedziwną wysypkę. Ej, pierwszy raz coś takiego. Co ona tu dostała? Ja nie mam pojęcia, co ona tu dostała. Kazałam jej nogi ogolić, ciekawe czy to pomoże. Pomogło! Po prostu miała mega długie włosy i coś dziwnego się tam wydarzyło. Leć Pia rodzić. To dziewczynka. Kisia dała fajną propozycję, żeby nazywała się Fiołek. Spoko, że nie, błagam, dlaczego teraz bliźniaki? Jak ja gram w normalne 100 dzieci challenge u mnie na kanale, to rzadko są bliźniaki albo trojaczki, a tutaj dwa razy rzędu bliźnięta. Ta gra mnie nienawidzi. Lilia, bo szaman zaproponowała takie imię na Instagramie. Skończyliśmy 6 dzieci. 6 dzieci, a ja mam u siebie godzinę 21. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś nagram. Mam nadzieję, że mi się uda, jak wrócę z zakupów. Muszę szybko skoczyć do sklepu. Dobra, do zobaczenia. Mam czas do 18 dnia następnego. 23 jest. Jestem troszeczkę zjechana dzisiaj, ale działam dalej, bo zamierzam te 100 dzieci sobie zrobić w Sims. Ja naprawdę w siebie wierzę, widzowie kochani. Dumni rodzice, jakże szczęśliwi. I co ty robisz? Ty płaczesz. Knox mnie pyta, czy zostanę jego dziewczyną. Nie zostanę twoją dziewczyną, ale zróbmy sobie dziecko. Co ty na to? Jest w ciąży. Kolejna ciąża. Gość robił z nami przed chwilą Barabara, a teraz grzebie w naszym śmietniku. Ona sama ogarnia wszystkie dzieci. Ten nam grzebie kijem w śmietniku. Ten sobie siedzi, ten sobie gra na telefonie w jakąś grę. Po prostu weźcie to, ogarnijcie. Mamy pierwszego zgona. Boże, wszystkie te dzieci czegoś od nas potrzebują. My potrzebujemy, widzowie, ekspresu do kawy. Wezmę jej różowe, to będzie miał więcej mocy wtedy. Nie, znowu to samo. Kiedy jesteś tak zmęczona, że zamiast posiłku wybierasz po prostu kawę. Zobaczcie tylko na moje pragnienia życiowe. Marzę, żeby się zdrzemnąć, żeby przebywać 8 godzin na zewnątrz i po prostu wyjść z domu, ale również, żeby mieć dziecko. Wow, właśnie zostałam obrzygana. Super, piękne uczucie, cudownie. Jeszcze tego brakowało. No dzień dobry, chroniczne niewyspanie, to jest nasze drugie imię. Te dzieci są mega niezadbane. Wszędzie mamy brudno. Ja nie ukrywam, że nie daję sobie rady. Ostatnie 15 minut życia spędziłam słuchając ciągłego ryku. Jak tylko jedno dziecko ogarniemy, to drugie zaczyna płakać. O, dobra, zaczął się poród. Idę z nią urodzić dziecko.
I to jest chyba jedyny sposób, żeby przeżyć to i żeby teraz nie stracić żadnego dziecka i nie zakończyć tego filmu. Wszystkie dzieci są teraz w żłobku i mam nadzieję, że w tym żłobku trochę te dzieci ogarną. O, widzicie, ktoś myje w żłobku to dziecko. Kurde, tak, to jest jedyny sposób na to, żeby to przeżyć. Ona jest padnięta, ale my musimy sobie znaleźć od razu kolejnego męża, bo nie mamy na to totalnie czasu i widzę, że to jest jakiś senior. To jest nasze siódme dziecko i na imię będzie miała Nikita. Ej, przynajmniej nam dzieci podregenerowało. Ja nie chcę wracać jeszcze do domu. Ktoś się tymi dziećmi zajmuje. Zobaczcie na jego minę. Tak wygląda córka Mortimera, nasza najstarsza córka. Kochani, oto Lila i Fiołek właśnie zmieniły swoje grupy wiekowe. Czas postarać się o ósme dziecko. Robimy barabara w krzakach. Ja wam powiem tak, ja już ulewam wszystkie inne podstawowe potrzeby tych dzieci, bo nie daję rady. Ja tylko każę je karmić. Pojechaliśmy do sąsiadów, żeby się najeść, żeby odpocząć. Ona sobie śpi u sąsiadów na kanapie. Znowu ma coś dziwnego na nogach. Nie wiem, co to jest, to wygląda strasznie. Ej, to są rajstopy, jaka jestem głupia. To są rajstopy. Ja myślałam, że to łuszczyca, bo to wygląda jak łuszczyca. Ale to są takie rajstopy z brokatem, czy z czymś takim. Jej nogi kazałam ogolić, ty. I mówiłam jeszcze, że pomogło. O nie. Ej, ja się martwię, że nasze dzieci mają źle, a ta dziewczynka nawet nie ma łóżka, nie? Bo... seryjnie, oni mają pokój dla takiego super małego dziecka i dla takiego nastolatka i... jedną sypialnię dla dorosłych i ona dosłownie nie ma gdzie spać i śpi na dworzu pod altanką, jest niekochana, nikt jej nie chce w domu, a ja się martwiłam, że ja nasze dzieci męczę. Ale ja do porodu nie wracam do domu. Zobaczcie, one już mają wszystko na zielono. U nas, o właśnie się poród zaczął, u nas by umarły. Gratulacje, to dziewczynka! Będzie miała na imię Sara. Wróciły z żłobka, niektóre nawet nauczyły się pełzać, ale przede wszystkim one są umyte teraz. Jak one już chodzą, patrzcie, ona sobie poradzi świetnie. Ona jakąś zepsutą kanapkę sprzed 2 miesięcy. Ale ona przeżyje, nie? Bo najważniejsze, że je i tylko to się liczy. A Pia z brudnym dzieckiem na rękach podrywa jakiegoś gościa. Ten sim ma na imię Taku i będzie naszym kolejnym tatusiem, który to już jest, kochani, 9. Staramy się o 9. dziecko. Znowu wszyscy płaczą, znowu są wszyscy głodni, znowu potrzebują pomocy, my znowu nie ogarniamy. Widzowie, my właśnie dostaliśmy powiadomienie, że zaraz nam dzieci zabiorą. Ja muszę z nią znowu uciec. Nikita zaraz zostanie zabrana. Aleksander, jaki przystojny się zrobił. Aleksander będzie naszym kolejnym tatusiem. To jest życie, cisza w pokoju, nikt nie płacze, nikt cię nie budzi, możesz się wyspać jak człowiek. Powiem wam, że im częściej odwiedzam różne inne rodziny, to tym mniejsze mam wyrzuty sumienia. Te dzieci śpią gdzie popadnie, jak pieski. Lepiej mi, lepiej, widzowie. Mało tego, jeszcze im jedzenie, słuchajcie, ukradniemy. Normalnie będzie, zwędza im jedzenie, które przyszykowali. Dobra, jesteśmy w domu i pierwsze co widzę i słyszę to krzyk, płacz i lament. Ej, wiecie co? Coś dziwnego się stało. Ja nie wiem, gdzie jest nasz stolik. No to normalnie był stolik? Z telewizorem i gdzie on jest, lol. Nie wiem, o co kaman, czekajcie. No nie mam go w ekwipunku. Człowiek się dorabia, urabia po łokcie, wykorzystuje innych simów, żeby zarobić i nagle potrzebujemy powiększyć dom, zrobić pokoje i wiele innych rzeczy, więc ja teraz zagoniłam wszystkich do pracy. No tu jest za mało łóżek. Ej! Łóżko nam zniknęło! No co jest? Cholerka. Ej, ja nie wiem, o co chodzi. Ej! Szafka mi zniknęła i ekspres do kawy. Co się dzieje? Ej, ktoś mnie okrada i to nie są żarty. No ej, no bez kitu, przed chwilą to było. Czuję się no ukradł mi coś! Ukradł mi coś stąd, ja nawet nie wiem co... Przed chwilą to widzieliśmy wszyscy. O Boże, co... to co twoje, to moje. Wejdziesz w posiadanie wszystkiego, co cię otacza. Co ci się podoba, bierz to. Żadnych pytań, żadnych konsekwencji. Plany lokalne działania są z dodatku ekożycie. Ja będę musiała to znieść, ale... tak sobie teraz pomyślałam, nie? Skoro oni nas wszyscy okradli, to ja ich oczywiście wysyłam do domu i kończę to spotkanie, ale najlepsze będzie to, że my teraz idziemy kogoś okraść. My teraz okradniemy naszych sąsiadów. Skoro oni nas okradli, to my idziemy okraść ich. Z ekspresu do kawy, ani telewizor. O, telewizor mogę. Dobra, idziemy po telewizor. Co robimy z dziećmi? Wyślij do żłobka. Nie wszystkie znikną. Boże, ten pokój znowu jest piękny. Ten dom jest piękny bez tych dzieci. Znikające dzieci, me gusta. O, to dziewczynka. Mamy dziesiątkę. Ej, bliźniaki po raz kolejny. Boże, ja zaraz nie wytrzymam. Ja już nie mogę tego słuchać, nie daję rady. Jej każe coś robić, to ona rzuca to i robi coś innego. Dodatkowo zmęczona i głodna. Pojechaliśmy do Ćwirów zrobić barabara z Aleksandrem i zrobić sobie kolejne dziecko. Nazbieraliśmy w końcu na cechę płodna.
Dzieci nam dorastają, cały czas płaczą. Ja już po prostu nie wyrabiam. Oczywiście zaawansowana ciąża z Aleksandrem Ćwirem. Weź tu ogarnij, mamy za mały dom. Wanda, córka Mortimera, stała się nastolatką. Przyjmiemy na świat kolejne dziecko. O, chłopiec, dawno nie było chłopca, ostatnio same dziewczynki. Będzie miał na imię Cornel. Drugi chłopiec, znowu bliźnięta. Dobra, niech będzie Kevin. Boże! Nie wiem, ile w sumie gram w te Simsy tak z 5 godzin, może już mam zryty mózg, ja mam zryty beret. Wiecie, ja cały czas słyszę płacz tych dzieci, nie? W głowie, w tle, cały czas słyszę ich płacz. 13 dzieci w jednym domu. 1:30 w nocy, ja idę spać, wstaję rano i nawalam dalej, trzymajcie kciuki. Więc skończyliśmy na tym, że mamy 13 dzieci i dosyć duży dom, który powiększyłam. Musiałam zrobić generalny remont, dlatego przez ostatni dzień tatusiowie pracowali dzień i noc i mamy kuchnię. Doczekaliśmy się w końcu kuchni z prawdziwego zdarzenia, ze stołem nawet. Tu się zmieniło, powstały dwa pokoje z jednego. W sumie robiąc to wszystko wystrzelaliśmy się z pieniędzy i nie dałam rady zrobić góry i góra jest okropna. Hejka ptyszynki, nowy dzień, nowa motywacja, nowe możliwości, nowe dzieci, nie mogę się doczekać. Jest godzina 9 rano i zaczynam 100 dzieci challenge 24 godziny, dziś do 18. Ja mam czas, lecimy. Jedynym sposobem na to, żeby przetrwać, żeby opieka społeczna na mnie nie zabrała żadnego dziecka, jest po prostu uciekanie z domu i robię to regularnie. Piją, po prostu pija, wychodzi gdzieś, stara się dojść do siebie, potem wraca, ogarnia tyle, ile może, a jak robi się krytycznie, to znowu ucieka. Zaprosiłam naszego sąsiada, żeby sobie zrobić z nim 14 dziecko. Naprawdę musimy się spieszyć i ja muszę mega pilnować to, żeby ona była w ciąży cały czas, żeby się na mnie zestarzała, bo to będzie koniec. Jest tyle rzeczy do garnięcia, one ciągle płaczą, one ciągle czegoś potrzebują, ja już nie wytrzymuję. Jak dobrze, że wymyśliłam, jak rozwiązać problem z hajsem. Dzięki temu, że oni malują, to my możemy na spokojnie to sprzedawać i mieć pieniądze, bo gdybym jeszcze miała pracować i się martwić o hajs, to w ogóle by to się nie udało. Zwłaszcza, że Pia teraz, jak jest w domu, nie może nic zrobić, bo cały czas dzieci potrzebują jej pomocy i walczę o każdą interakcję, żeby ona cokolwiek zrobiła, o co ją poproszę. O nie, miała właśnie wypadek! Nie zdążyła do toalety, jest głodna, zmęczona, teraz jeszcze brudna. Popsuł nam się zlew, ktoś zajmuje łazienkę. Ja znowu muszę z nią uciec z domu, bo ona po prostu mdleje na ulicy. Chciałam sobie poznać kolejnego Sima. Pożar! Co się stało? Kto zrobił pożar? Tutaj! A z jakiego powodu się pali nam sypialnia? Co jest? Ej, ja mam pewne podejrzenie, to chyba przez te kurzyki czy coś takiego, ale czemu nikt z tym nic nie robi? Oni sobie chillują na dole, tańczą, bawią się dobrze, a u góry przecież nam się pali chata. Dobra, przyjechali strażacy, idźcie to ugasić. Jakbyśmy mieli mało problemów, dwa łóżka piętrowe nam się spaliły. Ej, właśnie ona zaczęła rodzić. Wow, ona nagle zaczęła rodzić już chyba z tego wrażenia i z tych emocji urodziła dziecko. Dobra, i to dziewczynka, jak będzie miała na imię, już patrzę w telefonie. Mimi mamo proponuje, żeby miała na imię Lidia, niech będzie. O, tylko jedno dziecko. Uff, mamy to, znalazłam kolejnego frajera, z którą będziemy mieli teraz 15 dziecko. W czas, bo właśnie zemdlała. Przez kolejne kilka dni wszystko szło bardzo fajnie. Rodziłam następne dzieci. Od razu szukałam nowych partnerów, żeby zrobić pierwszy pocałunek, a zaraz potem barabara w wielu różnych dziwnych miejscach. W domu starałam się ogarnąć te dzieci, ale to już było coraz mniej możliwe. Nastolatkowie nam trochę pomagali, zwłaszcza, że nasze najstarsze dzieci zaczęły się zamieniać w nastolatków. Jednak to i tak ja musiałam ciągle na pauzie ogarniać wszystko i kazać naszym starszym dzieciom ogarniać młodsze dzieci, bo często oni nie wiedzieli, co mają robić. Kilka razy dostałam załamania nerwowego, zwłaszcza jeżeli wszystkie dzieci zaczęły płakać naraz lub kiedy urodziłam po raz drugi trójaczki. W tych najszczęśliwszych chwilach, kiedy wracałam z parceli publicznych i wszyscy byli w miarę ogarnięci na zielono, zwoływałam klub tatusiów, którzy malowali obrazy i dzięki temu odkładałam pieniądze i już nie inwestowałam w nasz dom, bo wiedziałam, że on jest zdecydowanie za mały, żeby naszą całą rodzinę pomieścić. Zwłaszcza, że na ten moment mieliśmy już ponad 20 simów w rodzinie. Siema widzowie, u mnie już jest godzina 13 i dorobiliśmy się właściwie to 26. W tym domu już nie da się przebywać, to jest moment krytyczny. I już wam mówię, o co chodzi. Ja po prostu żyję w ten sposób, że pauzuję, nie? I potem biorę sobie wszystkich naszych simów, na przykład biorę tutaj piję. Każę jej nakarmić wszystkie niemowlaki. Potem biorę Wandzie, każę jej nakarmić
płaczące dzieci tutaj. Potem znowu muszę zrobić pauzę i muszę wziąć Gustawa i kazać mu ogarnąć te dzieci tutaj. Biorę innego nastolatka i każę mu sprzątać. Ugotować nie możemy, bo po prostu gra się tak zacina od nadmiaru simów na parceli, że ja muszę pozamawiać jedzenie takie gotowe, więc zamawiam bardzo dużą ilość jedzenia. A na koniec i tak wszystko się nie dzieje tak, jak powinno. I bardzo często dzieje się to, że niektórzy simowie się zacinają w domu i po prostu tylko stoją i nic nie robią, na przykład tak jak ona. Zobaczcie, jak wygląda proces karmienia tych simów. On podchodzi i woła wszystkich na jedzenie i potem każdy sobie bierze takie jedzenie, które znajdzie, czy na podłodze, czy na stole, czy na ziemi i sobie wtedy wszyscy jedzą. Dobra, tak się nie da żyć, kochani, tak się po prostu nie da, mamy za dużo dzieci. Ten dom jest za mały i niefunkcjonalny do tego challenge'u. Trzeba, bo kochani, go zburzyć i zrobić coś nowego tutaj. Pobrałam właśnie dom Patryśki, 100 dzieci challenge, ale nie ten końcowy, tylko gdzieś tam po drodze ten dom został dodany. Widzę, że tutaj już dużo rzeczy pozmieniałam, że już nie mieliśmy tutaj aż tak dużo dzieci, więc teraz go dostosuję. Nie był na stać na wszystkie meble, które były w tym domu. Tak wygląda salon, tak kuchnia. Tu jest łazienka, a tu jest pokój dla starszych dzieci. Jeden, tu drugi. W tych pokojach są tylko łóżka, dlatego że nie możemy marnować miejsca na inne rzeczy. Tu jest łazienka, tu jest pokój dla niemowlaków, noworodków, a tu właśnie dla niemowląt. Tu jest pokój dla małych dzieci. Tak to wygląda. Oprócz tego jeszcze mają jakieś rzeczy na dworzu, z których i tak pewnie nie będą korzystać, bo właściwie w tej rozgrywce na tym etapie to po prostu oni tylko walczą o przeżycie. Walczą o to, żeby mieć podstawowe rzeczy zapewnione. A my mamy dodatkowo ogródek po Patryśce z mojej serii 100 dzieci challenge. Dobra, możecie zacząć działać. Ja się trochę tego boję, ale możecie robić swoje. Nie bądź histeryczna, ty nie możesz umrzeć ze śmiechu teraz. O Boże, nie wierzę w to jeszcze teraz. Ona zaraz mi umrze, bo jest rozbawiona. Nie wiem, co tu jest śmiesznego. Chyba moja załamka nerwowa w tym momencie. Ale patrzcie, wszystkim się podoba nowy dom. Jezu, te dzieci są na tyle nieogarnięte. Zobaczcie na to. Ile teraz będę miała roboty z nimi wszystkimi. Dobra, robimy to. Spróbuj nakarmić. Ale jazda, rodzimy. Ja nie byłam cały dzień w domu, bo nie da się już być u nas w domu. Zaraz się dowiecie, zwłaszcza teraz, jak wrócimy z kolejnymi dziećmi. Minęło trochę czasu. Ja przyznam wam szczerze. Ja wam zresztą pokażę. Przeliczyłam się, widzowie. Nie wiem, czy to wy widzicie. 18:30 jest, kochani. A ja nawet nie jestem w połowie drogi. Wyobraźcie sobie, że mamy 34 dzieci dopiero, a ja codziennie robię jej nowe dziecko. Ustawiłam nawet grupę wiekową, każdą grupę wiekową na jeden dzień. Mamy tyle dzieci w domu, że jak tam wrócimy, to wszystkie krzyczą, płaczą i umierają. Dostajemy po prostu spam powiadomień, że zaraz nam zabiorą dziecko, dlatego ja muszę z nią przebywać na różnych innych parcelach. Nastała już nawet w Simsach zima, rodzimy po raz kolejny oczywiście. Trojaczki! Jak pięknie! Czekaj, ja się już naprawdę gubię. Ile ty masz tych dzieci? Tu jest zawsze napisane, 37 dzieci ma. Wow, widzowie, ja bym musiała zrobić jakiś maraton w granie w Simsy, żeby wyszło nam to 100 dzieci challenge. Jezu, ja już słyszę ten płacz. Nie wiem, czy wy go słyszycie, ale ja już słyszę. Ja go słyszę bez przerwy, nawet jak zdejmę słuchawki, to słyszę ten płacz. W pokoju niemowlaków mamy teraz dwa razy po trojaczki. To jest szybka droga do skończenia tego. Te dzieci, nie wiem czemu, wypadają z kołyski albo żyją poza tymi kołyskami. Postanowiłam przekształcić nasz klub na taki, gdzie będą nam sprzątać i gotować. Właśnie pierwsi nastolatkowie stają się dorosłymi simami i całe życie chodzą tak śmiesznie ubrani. Zobaczcie na to, oni po prostu chodzą tak ubrani, dlatego że ja ich nie przebieram, bo nie mogę nawet. Grać się też nie da, bo po prostu simowie zamulają, stoją z tymi małymi dziećmi na rękach, tak jak teraz ja stoję i nic się nie dzieje, więc wtedy zawsze muszę skreślić te czynności, które robią ostatnio i czasami zatrybi, czasami muszę po prostu zresetować. Granie ogarnia ilości simów na jednej parceli. Większość tych simów po prostu stoi, tak jak wam pokazywałam i teraz wam pokazuję, przez załóżmy 2-3-4 simowe godziny i nic nie robi. Nie możesz tego zrobić, gdy trwa pożar. Gdzie jest niby pożar? Ja właśnie chciałam grę zapisać. Spoko, mamy alarm, więc zaraz to wszystko będzie opanowane. O, zamknęła grilla, grill się już nie pali. A nie, nagle się podłoga zaczęła palić. Ale ktoś na szczęście ugasił. Nie, nadal się pali. Lilia ugasiła? Ale nadal się pali. Teraz Gustaw gasi. I nadal się pali. Nie można tego zgasić. Co jest? 3 godziny ten pożar gasili. W końcu się udało. Straż pożarna zgasiła pożar, a wszystkie dzieci są wynoszone na dwór. I to jest dla mnie tragedia. Nie wynoście ich na dwór, bo teraz trzeba będzie je znowu wnosić do środka. Znowu będą leżały 2 dni na chodniku. Boże, jaki chaos, ja tego nie ogarniam. Pija się zacięła i nie chcę się ruszyć. Nic nie pomaga. Ja wam dam po prostu tego posłuchać, okej? Okay?
głodna, zaraz zostanie zabrana. Nie, już biegniemy. Przecież przed chwilą tam ogarnęła je. Ona nawet nie ma czasu, żeby się przebrać z piżamy porodowej. Z powodu zaniedbania Ivy. Nie. Zabrali nam dziecko właśnie. Nie wierzę w to, która jest godzina. 17:43 przed czasem. O nie, Milena jest bardzo głodna, nie? Bez kitu nam zabrali dziecko. 36, tak, straciliśmy właśnie jedno dziecko. Mieliśmy 37 dzieci, kochani. Mieliśmy mega pecha, bo akurat one dorosły same z siebie, to już był czas na nie. Jakby wytrzymaliście 10 minut, to byśmy do tej 18 dociągnęli i dali radę 40 dzieci nastukać, bo ja właśnie miałam taki plan. Zobaczcie, co tu się dzieje tutaj, co się dzieje w ogóle. O, zabrali nam kolejne dziecko przed... Tak, powiadomienie o adopcji Kinga nam zabrali. Trzeba szybko je dorosnąć, to może jeszcze się uchowają. Patrzę na te wszystkie nasze dzieci z wielką dumą. Niektórzy z nich już są dorośli i nawet są w ciąży. Ale jest bardzo dużo malutkich dzieci, które płaczą i potrzebują jeszcze pomocy i opieki. No i jestem ja, Pure Pia, która urodziła 37 dzieci. Jest 17:52, kiedy ja oficjalnie kończę to wyzwanie. Wiecie, jaki błąd zrobiłam? Nie ustawiłam, żeby wszystkie grupy wiekowe dzieci miały tylko jeden dzień. Zamiast tego ustawiłam czas życia na krótki i myślałam, że mi się uda. Widocznie optymizm zawodzi. Ale myślę też, że przegrałam, dlatego, że dużo rzeczy robiłam na pauzie, tak jak wam pokazywałam, bo inaczej po prostu się nie dało i by nam prędzej zebrali jakieś dziecko. No dobra tam, ale jeżeli film wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, który był wczoraj. A jeżeli chcecie zgarnąć dodatek Spotkajmy się z Instant Gaming, który dla was kupię, to po prostu skomentujcie moje ostatnie zdjęcie na Instagramie. A ja mam tylko nadzieję, że ten płacz dzieci, który słyszę cały czas w mojej głowie od wczoraj, w końcu zniknie.